panowie, mam jeszcze jeden temat, który musi wjechać, a tutaj czas płynie nieubłaganie, czyli Deno, które wyszło. O, Deno. W ogóle Deno. Cały czas mnie śmieszy, dużo osób tego nie załapało, że Deno to są zamienione sylaby od Node. I tak, to jest czasami mówię to ludziom, a im mózg wybucha. No. To jest anagram do Node'a i aby było śmieszniej, tak. Troszkę paczek już, znaczy paczek w cudzysłowie, już powstało pod Deno i też są na przykład anagramami do innych rzeczy. Okej. Okay. No, tak, nice one. Ludzie to wyłapali fajnie, spoko. Ale czym jest w ogóle Deno? Wiem, że chłopaki tydzień temu już o tym mówili, ale wydaje mi się, że o Deno można mówić długo i namiętnie. Także próbujmy najpierw dać taki mały skrót o tym, czym w ogóle jest Deno. No właśnie, co to w ogóle jest? Albo po co to? Powiedz mi, Michał, bo ja to czytałem z 10 razy i po co to? Dobrze, to jeżeli, ja bym powiedział tak, jeżeli lubisz Node.js-a, ale widzisz wszystkie jego wady i tego ekosystemu, to po to powstał Deno. W sensie Deno to jest twór Ryana Dalla, między innymi, czyli twórcy Node.js-a, który zauważył, że parę rzeczy poszło mu nie tak. Choćby to, że sam Node nie jest jakiś sam Node nie jest niesamowicie szybki, jeśli chodzi o poziom integracji z tymi low-levelowymi API. To jest napisane w C++ i tam te bindingi są po prostu dosyć ciężkie. To go dosyć spowalnia. Ma w swoim ekosystemie, tak już w ogóle w takim ekosystemie nodowym, ma NPM, który jest wielkim, scentralizowanym menadżerem pakietów. Czekajcie. On ma taki długi artykuł, mam go teraz gdzieś z tyłu głowy, taki długi artykuł, takie długie wideo, gdzie on wylicza, co właściwie mu tam poszło. Ja czytałem ten artykuł. Ciekawa koncepcja te paczki właśnie u nich. Jeszcze tylko dorzucił z takich rzeczy, które Ryanowi się w Node nie podobają i które community Node'a już też zauważyło dawno, to brak kontroli nad tym, do czego ma dostęp twoja aplikacja. Czyli jeżeli instalujesz paczkę Node'ową na swojej maszynie, to nie masz żadnej gwarancji, że ona nie będzie czytała wszelkich plików dookoła, nie masz żadnej gwarancji, że ona nie będzie waliła requestów po wszelkich różnych dziwnych, podejrzanych usługach i wysyłała, nie wiem, twoich danych do Chin, przykładowo. I w sumie Deno adresuje te wszystkie rzeczy, które wymieniłem. Tak to prawda, bo co ciekawe właśnie w Deno, żeby mieć dostęp, nie wiem, chociażby do plików na dysku, to musisz podać konkretne ścieżki, które dany skrypt może czytać. I to nie ty jako twórca skryptu, tylko osoba, która go uruchamia. Tak. Bardzo fajne rozwiązanie, podoba mi się. Bo żeby nie było, Deno to jest środowisko uruchomieniowe, tak jak Node. I Deno jest generalnie oparte o V8-a, w sensie możemy tam pisać w JS-ie, możemy tam pisać w TS-ie, te dwa języki są wspierane out of the box, plus możemy ładować... To jest istotne, TypeScript jest wspierany out of the box. Out of the box, w sumie tak. kto pisze w JavaScriptie w 2020 roku, please? Ale czekaj, bo jest jedna fajna rzecz. Bo możemy tak, mamy JS-a, mamy TS-a i możemy ładować binarki WASMA. I teraz tak, to działa tak, że jeżeli piszemy kod w TypeScriptie, to on jest przez TSC kompilowany, po czym odpalany na V8-cie. I to w V8-cie, który jest częścią Rusty V8, czyli biblioteki, którą oni też utrzymują i to jest binding Rasta do VM-ki. VM-ka jest napisana w C++ i ma też w C++ API i to jest właśnie binding z Rasta do V8-a. Tak, bo nie wiem, czy to wspomnieliśmy, albo może trzeba to podkreślić, że Deno jest napisane w dużej części w Raście. I tak jak wspominałem na samym początku, Rust super język, polecam każdemu, świetna zabawa. Także na frontendzie można go używać, kompilować do WebAssembly, robiłem to i jest,
jest bueno. I właśnie takim sposobem raz jeszcze dzisiaj wrócił w rozmowie, ale fajnie to mają wymyślone i jak odpalają ten kod, bo jeżeli piszesz w TS-ie, masz TS-a, on jest przez TS zakompilowany do JS-a, potem jest w Rusty V8-cie odpalany, czyli finalnie na V8-cie. Ale jeżeli piszesz kod w JS-ie, on po prostu omija ten element, omija ten węzeł z TSC, bezpośrednio jest uruchamiany na V8-cie. Teraz uwaga, to co mnie rozwaliło, bo wczoraj się troszkę pobawiłem, Deno, to, że w ramach jednego programu mogę mieć część plików TS-owych, część plików JS-owych i on to łapie, on to łyka. Także mogę to mieszać. Teraz okay. Michał się spyta, po co chcesz to mieszać? Chciałem właśnie o to spytać, ale się powstrzymałem, ugryzłem pod język. Okej, bo pomyślę, jak uproszczoną mam migrację z JS-a do TS-a dzięki temu. Jezu, w końcu nie muszę się... Kawałkami bawić. No tak, ale w Node, w sensie takim zwykłym, jak sobie go kompilujesz, też masz teraz opcję allow.js. W TS konfigu można podać i wtedy tak. Też ci łyka tak. JavaScriptowe pliki. Tak. To prawda. To prawda. Ja się z tym w pełni zgodzę. No, tutaj to po prostu jest out of the box i nawet mamy oddzielny pipeline do wykonywania tego kodu. To, co mnie zaciekawiło bardzo w Deno, to jest wspominałeś o paczkach. Nie ma NPM-a, nie ma centralnego repozytorium. Tylko importuje się paczki i potem się nie podaje nazwy paczki, tylko się podaje URL, z którego coś się da zaimportować. I w URL-u jest wersja i nazwa pliku i tak dalej. No, normalny URL. I w momencie bodajże pierwszego uruchomienia, tak, skryptu, czy tam przygotowania do uruchomienia, on pobierze te wszystkie paczki, te wszystkie URL-e i one będą skaszowane. Tak jest. Tylko rodzi to pewien problem, mianowicie... Instalujesz jakąś dziwną paczkę, a potem ktoś, nie wiem, usuwa serwer i paczka znika, przestaje działać. Mieliśmy takie historie w Node. Jeżeli nie masz jej skeszowanej, to robi się problem. No. Tutaj więc tak zakładam, czy inaczej, czy tak czy nie trzeba gdzieś kaszować albo scentralizować przynajmniej częściowo to we własnym zakresie. Tak się domyślam. Właśnie chciałem powiedzieć, że tak naprawdę, jeżeli chciałbyś używać Deno na poważnie, to podobnie jak w wypadku NPM-a przydać się jakieś proxy, gdzie będziesz sobie kaszował samodzielnie te paczki. I to może problem rozwiązać. Generalnie widać, że oni są mocno na początku drogi. To jest wersja 1.0. Weźmy to pod uwagę. Ale to nie jest tak też, że to jest projekt od wczoraj. To są, ten chyba ma już swoje lata. No. Dwa lata. Dwa lata. W jednym z artykułów było wymienione, że dwa lata już się rozwijają. I jak patrzycie na przyszłość Deno? Będzie używane? Będzie praca? Pewnie, tak. Komercyjnie chodzi mi. Oczywiście. Szczerze, to wygląda fajnie. To wygląda naprawdę fajnie. W ogóle to, że to jest ten kod jest uruchamiany w sandboxie. To, że mamy kontrolę nad tym, do czego ten kod ma dostęp, bo musimy, jeżeli on ma dostęp do pliku, to możemy mu powiedzieć, słuchaj, masz dostęp do pliku tego i nic więcej. On ci walnie wyjątkiem przy uruchomieniu, nie wykonaniu, co jest w ogóle szałowe. A nie, może przy wykonaniu, sorry, przegiąłem. To przy wykonaniu, to jest naprawdę super. I to wykonujący ten kod musi to podać, a nie budujący paczkę, co jest naprawdę... Dobre. Bardzo mi się też podoba praca z pakietami, czyli że mogę sobie pobrać dowolny pakiet w dowolnym momencie, że to jest decentralizowane, że nie ma NPM-a, który ma swoje niestety minusy. Mamy wbudowany cały tooling od razu, bo mamy bundler, mamy formater tutaj, mamy kompilator, mamy wszystko ogólnie out of the box. Czyli jakby i używasz. Mocno zaczerpnęli z tego środowiska rastowego, bo w Raście też jest, w ogóle nie ma dyskusji, kod jest sformatowany przez formater Rasta i nara. Tak, tutaj masz wszystko out of the box, bierzesz, świetnie, używasz i tyle.
świetnie wspominam jakby pierwsze moje lata pracy z JavaScriptem, gdzie najwięcej dyskutowaliśmy nie o feature'ach, tylko o tym, czy po nawiasie spację postawić, czy jej nie stawiać, a po, uwielbiam tę dyskusję. Po ifie enter, czy nie ma entera. A jakby od czasu, jak używamy prettiera, to wszystko jest, no, w ogóle nie ma o czym mówić, tak? Jest ja akurat trochę hejtuję prettiera, ale właśnie rozwiązuje ten problem, że nie ma dyskusji, więc to jest tak. Jak dla mnie jego największa zaleta. Mamy też komentarz od użytkownika, nie będę czytał niku, że Deno to skrót od Demystify Node, czyli uproszczony node. Akurat tego nie wiedziałem. Więc taka ciekawostka. I też mamy od tej samej osoby komentarz, że łączenie JS-a z TS-em to raczej wynik samej specyfikacji TypeScripta, która pozwala pisać kod zwykłego JS-a. Nope. Nie w tym przypadku. Nie w tym przypadku, bo on naprawdę pomija jeden krok podczas uruchomienia. Czyli o ile normalny kod TS-owy jest przepuszczany przez kompilator, to kod JS-owy w ogóle pomija tą fazę i bezpośrednio leci do wiedza. Także generalnie tak jest, jak najbardziej, masz rację, ale nie w tym konkretnym wypadku nie tak działa Deno. W ogóle chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz, która mnie bardzo cieszy w Deno i oni to fajnie argumentują. Oni piszą, że słuchajcie, no, mamy tą przeglądarkę, mamy Node'a. W przeglądarce standardy się rozwijają bardzo intensywnie, owszem, ale jak już się rozwinął, to są raczej wykute w skalę, no i fajnie byłoby móc tą wiedzę reużyć. Więc oni przenoszą, jak najwięcej się da, API z przeglądarki do Deno. Czyli mamy tutaj na przykład cykl życia, taki, który znamy z przeglądarki. Możemy się zasubskrybować na, uwaga, obiekcie window. Możemy dodać sobie add event listener na event load. Na event unload. Why? Znaczy, to jest jakoś dziwne, ale i jest fajna, że ta część jest dziwna, ale jest jedna fajna rzecz, bo na przykład mamy web workery, które działają tak samo jak w przeglądarce, przynajmniej mają zbliżone działanie i mają identyczne tak, API. Tak samo, czyli słabo. Ale to jest mega spoko, jeżeli chciałbym uruchomić kod w Deno wielowątkowy, piszę sobie web workera i każda instancja workera odpala się na oddzielnym wątku. Tak to działa w Deno. I wykorzystuje API, które już znam. API to znaczy, jeżeli to jest tylko API, a pod spodem rzeczywiście są takie prawdziwe wątki, to brzmi to całkiem spoko. Implementują API. Mhm. Aczkolwiek cały czas w JavaScriptie będzie problem z dzieleniem się danymi, nie? Bo nie masz, znaczy teraz już w sumie masz takie atomowe dane, ale to cały czas jest problem, co zrobić ze współbieżnością. Bo ten język nigdy nie był przewidywany, prawda, pod takie programowanie. Prawda, ja w to akurat w ogóle nie wchodzę. Chcę tylko powiedzieć, że podoba mi się kierunek, w którym oni idą, że stwierdzają, słuchajcie, reużyjmy tego, co już znacie z przeglądarek, w sensie zaimplementujemy identyczne API, jakie znacie z przeglądarek. Co jest spoko, nie wiem, przykładowo Fetch. Tak, Fetch ma identyczne API jak w przeglądarce. Wchodzisz, używasz, możesz przenieść kod jeden do jednego i powinien przynajmniej w teorii działać identycznie, dopóki nie ma jakichś specyficznych rzeczy dla DOM na przykład. Mi się bardzo podobał przykład z Deno z HTTP serwerem, w sensie z prostym, nie wiem, REST API czy coś takiego. Bardzo, bardzo mi się podoba to, że poszli naprawdę... bardzo, bardzo ciekawe API sobie wymyślić, znaczy, że używamy tam for await of, czyli asynchronicznej iteracji. Super to wygląda. Generatory. Tak, tak, tak. Ale takie asynchroniczne generatory, więc... Tak, tak, tak. Bardzo tak, fajne, no. Podoba mi się. Że generalnie Deno wygląda fajnie, ale to na razie jest poziom taki mega, mega, mega ciekawostki. Też jeśli chodzi o tooling, jak na razie, ja pisałem w VS Code'zie, coś tam działa, jest jedna wtyczka, którą oni polecają, ale coś tam działa, to jest dobre określenie. Generalnie po zainstalowaniu dwóch wtyczek byłem w stanie używać Deno, bo nie świeciło mi syntaksem na czerwono. I to pretty much it.
JetBrains i wszystkie idee od JetBrainsów są tickety, które można śledzić, ale na razie to jest bardzo mocno rozwojowe. Jeśli chodzi o na przykład debugowanie, to całe szczęście, oni spinają się z V8 Inspector Protocol, czyli to jest ten sam protokół, który wykorzystuje m.in. Node do komunikacji z V8. I możemy nawet w Chrome DevToolsach debugować aplikację w Deno. To jest w porządku. To jest akurat całkiem spoko. I w Node też mi się zawsze podobało, że to Chrome, no bo to jest V8, no tak, to w sumie jest dosyć oczywiste, ale fajnie, że można debugować używając tych samych narzędzi. To jest spoko. O, w ogóle jeszcze musimy wspomnieć, bo to jest też, to jest w ogóle dużo rzeczy z Deno, dlatego ja tak po tym skaczę, mam Michał, jesteś fanem tego. Deno. Coś tak czuję. Znaczy, powiem ci tak, podoba mi się ta koncepcja. Nie spodziewam się, że to szybko przejdzie do mainstreamu. Nie, bynajmniej. Ale bardzo mi się podoba sporo konceptów, że oni tutaj mają. Na przykład to, że w końcu używają proper modułów ECMAScriptowych. Takich proper. Co jest spoko i co nie jest spoko. Jest spoko, bo w końcu wywalamy CommonJS-a. Nie jest spoko, bo dużo bibliotek będzie po prostu niekompatybilnych, bo jeszcze nie ma modułów ECMAScriptowych, nie ma jeszcze dystrybucji w takiej formie. I oni polecają, że jeżeli chcielibyśmy dodawać jakieś zależności, to aby albo żeby je dodawać z Pika, CDN, jeżeli to są dystrybucje, które mają moduły ECMAScriptowe, ESM-a, albo aby używać JSPM.io, który robi nam wrapper do ESM-a. Także sporo można już tam używać. Uważajcie na rzeczy, które znajdują się w denoland/x, czyli w tym takim bieda rejestrze ich paczek, bo tam są niekiedy porty popularnych bibliotek, na przykład Moment.js, tylko że ten Moment.js jest ordynarną kopią pliku Moment.js, który jest po prostu opakowany w plik TS-owy i odpowiednio serwowany, także uważajcie, bo tu nice bo tam są jakieś takie śmieci, że szkoda gadać. Jeśli chodzi o poziom bezpieczeństwa w takiej formie zarządzania pakietami, no to jest on taki sam jak pobieranie czegokolwiek z internetu. Nie?